Witam Was serdecznie. Bardzo często pytacie się mnie, dlaczego ciągle tylko kręcę makijaże i na przykład nie robię holi. Więc dziś postanowiłam przełamać się i kręcę dla Was specjalnie dla Was haul, mój pierwszy haul ciuchowy. Wybrałam się dzisiaj do mojej galerii nowej, taka nówka funkiel 2 miesiące otwarta. A że wielkie przeceny, to kupiłam sobie parę rzeczy. Ogólnie szłam z myślą, że muszę sobie kupić dwa stroje kąpielowe, ponieważ za chwilę wyjeżdżam na wakacje na Mazury. Czyli strój, nieodzowny element mojej będzie moje walizki. No ale chodząc po sklepach w poszukiwaniu ulubionego stroju, oczywiście skusiłam się na parę innych rzeczy. Więc przy wejściu pierwsze co wskoczyłam do H&M, jak wolicie. Niestety nic tam ciekawego mnie nie zauroczyło. Wszystkie promocje dosłownie były wymiecione, nowa kolekcja owszem ciekawa, ale ja w dalszym ciągu miałam chrapkę na coś w przecenie. Więc ominęłam H&M i poszłam dalej do Reserved. W Reserved jedna bluzeczka mi się spodobała. Taki kolor pudrowy róż. O, wielka szmata się tutaj wydaje w tej kamerze. Rozmiaru Wam nie będę mówić, ale bluzka bardzo mi się spodobała. Przeceniona, płaciłam za nią 39 zł. To ma takie delikatne burze bociki, krótki rękawek. I to co mi się podobało, taka tasiemka do podwiązania, do zrobienia takiego ala małego krawacika czy kokardki w przodzie. Czyli do pierwszej bluzka. Dalej poszłam do... Do czego ja poszłam? Po te stroje, ale stroje Wam pokażę na samym końcu. Poszłam również do Cubusa. W Cubusie znalazłam mega fajne spodnie. Również mój ulubiony kolor, czyli jak możecie stwierdzić, taki pudrowy róż, lekka brzoskwinia. No jak zwykle też wielkie się wydają, ale z tego względu, że one oprócz tego, że duży rozmiar, to jeszcze są szerokie. Mój ulubiony fason, takie ala Sindbadki. Pokażę Wam nogawki na nogawkach, takie ogólnie do kostki, również na gumkach, przy kostkach, czyli one nie wiszą, nie targają się po ziemi, tylko po prostu ładnie są przy kostce, z tyłu guma. A z przodzie taki właśnie fajny ściągacz i na brzuszku bardzo ładnie te spodnie leżą. Płaciłam za nie również 39 zł, czyli moja ulubiona suma. I do tych spodni idealnie kolorystycznie dobrałam sobie bluzkę naszą kolorystyczną. Tak wydaje mi się, że pasuje. Co prawda fason może nie idealny, bo jest troszeczkę za długa, ale bluzka prezentuje się tak. To jest oczywiście ten oversize wersja, bluzka jest ogólnie bardzo luźna, lubię takie przestronne bluzeczki. Super materiał, delikatny, ale wymieszany z jedwabiem, no po prostu bomba, latem jakby chłodzący, super. I bluzka ma rękaw taki dłuższy, on oczywiście zaczyna się, jest taki modny, czyli zaczyna się ogólnie krój już na ramieniu. I co jest też ciekawego w tej bluzce, że ona na szczupłej dziewczyny może nadawać się na getrów. I ona z tyłu ma taki ala zakończenie frekowe. Zakrywa tyłeczek. Taka bluzeczka. Bardzo mi się podoba i super się w niej czuję. W Cubusie nabyłam jeszcze oprócz tych dwóch ciuszków dwie inne sztuki. Koszula biała. Nie będzie jej widać, a przebija, widzicie? Moje paseczki przebijają, czyli to jest taka bluzka koszulowa, delikatny materiał, właśnie, ale taka żorżeta prześwitująca i to w żadnym wypadku nie przeszkadza. Jest dosyć długa, nie wiem czy to będzie widać, ale kupiłam ją z myślą, że będę ją wsadzać do spodni, tak jak tutaj mam takie spodnie z wysokim stanem. Do tych spodni zamierzam ją po prostu tak ładnie tutaj do góry wsadzać spodnie, lekko sobie wyciągnąć. Także to jest ten mój zakup. I ostatnia rzecz z Cubusa. Zwykły taki t-shirt, też oversize, biały, bez żadnych wzorów. I do niego dokupiłam sobie jeszcze w Reserved. Znaczy, najpierw byłam w Reserved, najpierw kupiłam sobie broszkę, a później bluzkę. Myślę, że będzie ciekawie to wyglądać. O, taki marynarski akcent, bo tak jak Wam wspomniałam, wybieram się na Mazury, także ten akcent marynarski będzie mi towarzyszył przez całe wakacje. Ze starszych zakupów, bo może od nich ten strój na samym końcu Wam pokażę. Bluzka Promod. Oczywiście też była w przecenie, taki turkusowy Kolorek to się śmieje mój narzeczony, że kolor szpitalny, ale mi to w żadnym wypadku nie przeszkadza, akurat pasuje do miętowych paznokci. Rękaw 3/4, bardzo przyjemny materiał, przewiewny na lato jak najbardziej. Dekolt w serek. I taka delikatna, również przy dekolcie jest delikatna koronka, także jakiś motyw tutaj ozdobniczy na bluzce. I ta sama marka Promod, widać po kolorze, że identyczny jak wcześniejsza bluzka. Kupiłam ją w tym samym dniu. Taka fajna kurtka. Lubię na lato styl, jest taki sportowo elegancki i do białych spodni ta bluzeczka naprawdę wygląda świetnie. Też oczywiście kupiłam ją sobie taką troszeczkę większą, aby mi się nigdzie nie opinała, nie podkreślała tego i owego. I ona jest przy końcu wiązana, czyli możemy sobie zrobić taką fajną kokardę, podkreślić ewentualnie talię, jeśli się ją posiada. I dzisiaj kupiłam jeszcze dwie pary butów. Mówię wam, zaszalałam ostro. Pierwsze buty, w zasadzie japonki, klapki z House'a. Na koturnie. Przecena oczywiście, żeby nie było. I płaciłam za nie 19,90. Mam jednak nadzieję, że cena nie świadczy o jakości i troszeczkę mi wytrzymają. Myślałam, że będę mogła w nich iść na Mazurach pod prysznic, ale chyba raczej będę musiała zmienić opcję, bo wydaje mi się, że nie będą się nadawać. I kolejne buty, które sobie dzisiaj kupiłam, ze skóry, zwykłe klapki. Może niektóre z was stwierdzą, że babcine, ale na nodze bardzo ładnie prezentują się, dosyć zgrabne. Nadają się zarówno do eleganckich spodni, jak i białych spodni, jak i eleganckich czarnych spodni. Do spódnic myślę, że też będą pasowały. Przede wszystkim bardzo, bardzo wygodne, po prostu mega, w ogóle takie leciutkie, wcale ich nie czuć na stopie. A to o to mi właśnie chodzi, żeby buty na lato były ze skóry i były lekkie, abym nie musiała po prostu obciążać moich nóg. Tak jak widzicie, lubię buty na podwyższeniu, na platformach, na wszelkich koturnach i korkach. Także całkowicie płaskie u mnie odpadają. Z dodatków, które sobie jeszcze dokupiłam w Promod, razem do tych dwóch bluzek turkusowych, są takie kolczyki a la masa perłowa. One właśnie lekko taki mają połysk turkusowy, więc myślę, że ciekawie pasują. No i na koniec zostawiłam wam najlepsze rzeczy. Sorry, że się nachylam, ale mam tyle tych sił, że musiałam gdzieś je wsadzić. Torba, również marynarska. Marynarska, ale taka w zasadzie to jest oczywiście torba plażowa. Paski granatowe, wykonana z takiego grubego płótna. W kolorze ekri, sznury typowo marynarskie. Ale to, co w tej torbie mi się podobało, w odróżnieniu od innych, które naprawdę dosyć go bierzałam, to że ona ma zamek. Nie lubię toreb, gdzie nie ma zamku. Nawet jak wybieram się na plażę, bo później, wiadomo, wszystko mi fruwa po całej plaży, po wszędzie w ogóle, gdzie się wybieram. I dodatkowo w środku ma kieszonki. Niezbędne na telefon, na jakiś długopis, jakieś pierdołki. Także tą torbę, wiadomo, też przy cenie. Płaciłam za nią 49 zł. Czyli wybiłam się z mojej średniej. No i ostatnia rzecz, moje stroje. Nie wiem, czy wam powinnam pokazywać wielkie gajdeloty, ale dobra. Stroje dwuczęściowe. Pierwszy strój, taki tęczowy. Bardzo kolorowy. Ożywiający. Myślę, że będzie do mnie pasować. Przede wszystkim leży dobrze. Taki staniczek, wiadomo, push-up. I ma bardzo ładne majtki. Nie patrzcie na rozmiar, skupcie się na fasonie. Bardzo ładne. Tutaj szczególnie podoba mi się taka kokarda, która wysmukla brzuch i ewentualnie tutaj również jest taki supełek, taki sam jak przy staniku. Tak ładnie. Wydaje mi się, że wygląda brzuszek. Także to jest pierwszy strój. A w ogóle stroje są z tej samej marki. Marka, już wam mówię, She. A drugi strój to już taki bardziej frywolny, bym powiedziała. Ale bikini oczywiście pomagająca naturze, czyli tak jak widzicie, z falbankami. Ogólnie strój jest w kolorze ekri, będzie to widać na majtkach, a te falbanki są taki delikatny, łososiowy, taki tiul, nie wiem jakby to nazwać ten materiał, taki dziurkowany, jak od welonu. Tak prezentuje się góra i dół, również te same falbanki. O, ale wielkie, dobra, pokażę wam tak, będzie lepiej. Kolor ekri. czarna tasiemka, no i oczywiście w przodzie te same falbanki. Dobra, to by było chyba na tyle. Wszystkie moje zakupy, pochwaliłam Wam się moimi nowymi nabytkami ciuchowymi. Proszę, miejcie na uwadze, że to jest mój pierwszy haul, taki duży filmik mówiony, jeszcze opowiadając o moich ciuchach, a nigdy raczej z tego się starałam nie robić. No mniejsza z tym. Mam nadzieję, że wytrwałyście do końca. Czekam oczywiście na Wasze komentarze i na Wasze sugestie, na przykład odnośnie super promocji. Mam nadzieję, że po powrocie z moich wakacji jeszcze promocje będą trwać i uzupełnię moją szafę w pozostałe ciuszki. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i pozdrawiam Was serdecznie.